Cześć, siemano, witajcie w kolejnym odcinku z Felzruna. Oczywiście jest godzina 22:30, nawet 43, więc oczywiście jest piątek, piąteczek, piątunio, 27 stycznia. No i dzisiaj jedziemy sobie kosić rzepak. I nie tylko rzepak. Znaczy, no ogólnie kosić będziemy tylko rzepak, ale będę kupował dwa landy, więc... No, muszę wam zaraz pokazać, że dwie krowy się urodziły do ostatniego odcinka. Oczywiście mam wczesną jesień. Dosyć późny ten zbiór rzepaku. No ale tak wyszło, że miałem późne lato. Jak widzicie, objechałem dookoła i zacząłem się przecinać. Zacząłem się przecinać kombajnem i zaczął lać deszcz. I lał dobre 2 dni, czyli 5. i 6. dzień lata. Padało. Tyle zdążyłem skosić. Nawet nie, no kawałek przejechałem tylko, zdążyłem raz koło przejechać i zaczęło padać tak naprawdę. No i o, czekaj, Alt S. O, TMR muszę zasypać. Widzicie? O, nawet 3 krowy się robiły, to jest 21. No to nawet nie wiedziałem o tym, że 3 krowy. Ale same się to... Ale jeszcze... No, na spokojnie się rodzą te krówki. A, bo... Dobra. Elegancko. Oczywiście zaraz, a bo teraz kupię w sumie już ten landy 2. Oczywiście o te 2 landy mi chodziło. Teren jest ogarnięty i to zaraz będziemy powiększać sobie. Tylko plan jest, żeby skosić sobie odcinek tak do tej... Skosić odcinek. Skosić sobie rzepaczek do tej 15 minut i wtedy wsiąść w pług. Jeszcze w pług, no... W tego wariata do powiększania. Dobra, i w sumie możemy troszeczkę kredytu też spłacić. Żeby nie było tych... Żeby było 850 tysięcy kredytu. No, 86 dolarów na koncie wystarczy. Bo więcej nie potrzebuję. Bo nasion kupować nie muszę. Mam pełne siewniki prawdopodobnie. No i dobra, tutaj sobie zrobimy tak. I oj, i z powrotem. No i tutaj pod górą już mam tutaj teren ogarnięty. Nie wiem, może znaczy, raczej na pewno, bo widać jak jechałem z kamią, że teren jest ogarnięty. Ogólnie po ostatnim odcinku, czyli z tym 102, siedziałem i ogarniałem tego save'a. I od razu sobie tutaj teren ugładziłem, ładnie pomalowałem. I teraz się zajmuję polem numer 33. On jest gotowy? Nie wiem, na pewno są drzewa pousuwane na tamtym polu. Tyle wiem. A czy ja się tam terenem bawiłem? Tego powiem. Tego wam powiem, że nie wiem. Nie pamiętam po prostu, tak? A teraz specjalnie nie będę tam szedł, bo nie mam po co. Mam gita 40 FPS-ów. No, tak więc miejsce na dysku się zrobiło, bo mam 58 giga, no to się FPS-y zrobiły na tym save'ie. Po 40 jest przy nagrywaniu, to jakieś 40 to jest dobrze. Gorzej jakby było te 20, tak? Bo jakieś 40 to jest płynna gra. Więc... FPS-ki wróciły. Po prostu mało miejsca na dysku musiałem mieć, że tak ścinało. No ale dobra. Nie o tym w dzisiejszym odcinku. No musiałem odbić, bo bym w górę przedzwonił. Zapomniałem, że ten kom... Znaczy nie zapomniałem, tylko nie zdążyłem wyhamować, bo ten kombajn tak ma. Że jak się za szybko pojedzie i zacznie skręcać, no to wtedy go zarzuci, tak? No i tak to wygląda mi. A, no... I powiem wam, że dużo już pól mi zostało do kupienia, tak jakby dobrze patrzeć. To tutaj tylko tak naprawdę parę pól zostało do kupienia. Ale spokojnie, sobie to ogarniemy. No, bo chciałem powiedzieć, że już dużo do końca Felzruna nie zostało. No bo to jest prawda. Tutaj tą drogę na zamek też wysadziłem. A, tam Żyda zrobiła prawdopodobnie. Dobra, to jest tak zrobione.
Zaraz jak odjechał w dół, to co sobie poprawię. Czyli oczywiście nie teren, ale tego Żyda. O to by chodziło bardziej. Więcej muszę, nie, muszę zrobić. Jest. Set. Fof. 30. I no jednak daję te FPS-y, bo miałem 20, a teraz mam kurde 42. Więc jednak daję ten set FPS-ki. No bo ja sobie widzę na kładce Steama tutaj ile mam. Cały czas mam 40. A widzicie, że przed chwilą bez tego setfowa miałem normalnie 17 FPS-ów. Ale już się naprawiło. Teraz zrobię to setfowo i mam 40 FPS-ów. Nawet nie już, nawet dobrze. Bo ten setfo fajny jest 30. 30. No na 30 o. Przynajmniej fajnie tak trochę bliżej jest. I też tyle się nagle nie musi generować terenu, tak? No. I tak sobie działam tutaj sobie na tym wędrunku. Rozwijam sobie save'a. Bardziej za sobie godziny dobijam. O! Zapis. Zapis ważna rzecz. Bo mam godzin 209. Po tym odcinku będzie 209 godzin. 209 godzin, więc... No spokojnie. Wiem, że to nie jest to, co Borusie mieli, bo oni tam mają, mieli kurde chyba 600 godzin. No ale... Tak jak kiedyś... Nie wiem, czy mówiłem... Ale na pewno na Discordzie to Krukowi mówiłem. Że ja tak zawsze na mapę przeznaczam 200-250 godzin. I wtedy udaje mi się w tym czasie skończyć mapę. I tutaj może być podobnie. Może być lekko więcej godzin. Chyba na Osinie było... 350 godzin? Coś takiego. Szczerze mówiąc nie pamiętam ile było na Osinie, ale na Osinie dosyć dużo było. Albo zaraz. Zaraz wam powiem na tyle było na Osinie. Tylko gdzie ja mam tego plika? I mapki nie. Nie, myślę, że... Nie, to nie ten. Wysadziło mi go? A tu jest, dobra, nie widziałem go. I co ja mówiłem? Osina. Odpal mnie pan to. Osina, osina, osina. A 291 godzin. No to myślę, że Felsburg. A to Lipinki miał 350, sorry. Lipinki miał 350, a osina miała 290 godzin. Więc to tak. To tak z Fezbrunem może być podobnie w sumie. Dobra, teraz jadę w dół. Pojadę sobie nasypać. Wysypać. Pojadę sobie kombajnika wysypać i będziemy tutaj już powoli działać. Sorry, że znowu... Oj, nie przyzwoniłem, wyhamowałem. Sorry, że znowu tego, Nicholanda użyłam, ale chciałem tutaj sobie Nicholanda użyć, żeby... Bo on ma szybkie sypanie i szybko... Przede wszystkim szybko wysypuje. No i ma największy zbiornik z tych moich... wszystkich kombajnów, więc chciałem jak najszybciej ten rzepak ogarnąć. Nicholand na pewno zbiornikiem nadrabia. No i przede wszystkim z szybkością sypania, tak? Gdyby nie było, to prędkość sypania ma duże znaczenie. Na przykład Case'em bym tak szybko nie opróżnił sobie zbiornika. Case'ikiem to bym sypał i sypał jeszcze. Tylko że Case ma tam chyba 4 tony mniej, bo on ma 26 ton, jak dobrze pamiętam. Albo 26 coś, bo nie wiem, bo te kombajny z kielichami, oni mają takie niestandardowe cyfry. No, 26,780.
Także no, nie byłem w stanie tego pamiętać. Lexus ma 18, a John Deere ma 22,905. No więc oni mają takie jakieś pokręcone te liczby z tymi kielichami kombajny. Więc, no, ale wiedziałem, że 26 ton. Więc Yvonne ma tylko o 3 tony. 3 tony i 200 kilo więcej. Ma pada dzisiaj? Nie, mogę sobie położyć ten czas. Może trochę kasy z tego z paneli przyjdzie słonecznych. Dobra, zaraz zobaczymy, ile mam minut. Bo jak tam jechałem tamtą stronę, to miałem 8 minut. A jak chciałem do 15 minut, to jest skoszony i chyba nawet tak będzie zrobione. A, bo to już teraz króciutko zostało, to... Ja mam 11 minut. No, ja tu 4 minuty na spokojnie, bo tutaj... Ile? 3 długie przejazdy zostały i będą... Te mega krótkie do zrobienia, to tam na spokojnie. I rzepaku będę miał jakieś dobre... Ja wiem. 70 ton, myślę. Bo ja tam 20 mam chyba w silosie już. Zresztą zaraz zobaczę nawet co mam w silosie. 25 500. I teraz było 30... Znaczy no prawie 30, bo tam było 20 chyba 7. No to już mamy te 50. No to ponad 100 ton rzepaku da. O kurde. No to na jedną przyczepę się nie zmieści. Owsa chyba było. Chwilę, nie pamiętam ile to było owsa. Ale te pola na pewno będę musiał zbadać. Tak, zbadać pole, że nie mam pól. To będę musiał chyba te 28,9 ręcznie badać. Bo ja zamalowałem ten teren pól. No bo wie ta, bo to na jednym polu była chyba pszenica. Nie, na jednym polu była. Tak, pszenica. Na jednym była pszenica, na drugim była kukurydza chyba. Więc jakbym tworzył te pole i bym usuwał te rośliny, to tak dziwnie było, więc by było. Więc postanowiłem sobie zamalować te pola. No i takim sposobem. Też jestem w tym miejscu. Nie wiem, ale felsa muszę skończyć, by nam było wiadomo. Fajnie by było fels bruna skończyć. No i przydusić inny serwer. Wiadomo, że przerwa 19 na razie będzie, no bo... Myślałem, żeby po fels brunie zacząć 19 kolejny serwer synapsów, ale jednak nie. Bo jednak... Co sobie poczeka, co sobie poczeka. Ja mam dużo tych serii. A może przyjdzie takie. Taki czas, że już na przykład nie będzie mi się chciało nagrywać. Może tak być. Na razie mi się chce, no bo wyświetlenia kręcę dobre, więc trzeba to jeszcze ciągnąć, póki jeszcze jest. No, a później się zobaczę, tak. No, ale mówię, no. Jedziemy dalej. Nie, ze skakanki i kombajnu nie będę ściągał. W sumie na upartego mógłbym puścić sobie tutaj, niech Holanda nie kosi sobie tą pszenicę. I może tak sobie zrobię, wiecie? Że jak puszczę sobie tego niech Holanda tutaj obok, niech sobie kosi tą pszenicę. Ile skosi, tyle skosi. Będę miał zawsze mniej na kolejnym odcinku do koszenia. Bo w kolejnym odcinku będzie chyba lanie gnojowicy, bo mam gnojowicy chyba ponad 200 tysięcy litrów. Mam 240, 230. 232 tysiące litrów, więc... Mleko! A mleko jaką ma cenę? Mleko... Leparka! 760 gdzieś. Według tego słupka. Słupku.
760, no? 700, 715 jest najwyższy. 718 jest najwyższy. Dobra, ostatni dwa przejazdy i koniec. Bo ja nie mam żadnego ciągnika przypiętego chyba do tego. Nie no. A dobra, mam Fender, to jednak wolę chyba sobie Fender tego. Nie użyć, tylko użyć. Tutaj do odbioru. No bo jednak Fend. No to wiadomo, ciągnik po polu lepiej wygląda niż taka ciężarówka na polu. No bo mogłem tę ciężarówkę odbierać, ale dobra. Niech już będzie Fend. Wiadomo, że jak Fend, no to dobre sobie te dwa czy tam trzy zbiorniki odbierze. Znaczy ogólnie dwa pełne by odebrał. Ale wiadomo, że kurzplay dla pełnego zbiornika nigdy nie nakosi. Tylko on tam do 95 chyba kosi. No więc. Dobra, spańsko i. Dobra, ręczny i dawaj, szybko generujemy ten kurs tutaj na pole numer. No, tak sobie myślałem, że ósemkę weźmie. 13,5, niech będzie 13,5. Tu nie ma przeszkód, więc. Generuj pan ten kursik. Może nie gładko, tylko obrót sobie zrobię, bo to różnie bywa. Bo tutaj jest na pewno ostry kąt, znaczy ostry kąt, na 90 stopni zrobiony. No tak to chyba wszędzie jest. Gładziutko. Tutaj ten narożnik sobie tylko wykoszę, żeby tutaj miał święty spokój. Żebym nie miał pretensji później do siebie, że jakiś Żyd został na brzegu. Już pewnie tak to by było przesiane siewnikiem, więc tego by nie było widać. No ale wita. Co będzie zrobione, to będzie zrobione, tak? A mnie ta minuta odcinka nie zbawi. A powiększania, typowego powiększania tym zestawem jeszcze nie było. Kiedyś tam chyba tylko jeździłem. Jeździłem z. Czym? Steyrem chyba jeździłem z tym. Albo nawet nie jeździłem. Znaczy jeździłem tam chwilę, ale. Na tym co pierwszym odcinku, jak robiłem te pole u góry, no to ja tam tylko wjechałem dookoła pole tak naprawdę. Godzina 13, dobra, niech pan sobie jedzie. I dobra, wezmę ten fen. Niech fen sobie nabija godzinę. A może ja mam ten kurs? Bo tu kiedyś miałem pole numer. O Jezus, co za kurs będzie. A to jest tamtego pola? A to nawet nie wiedziałem, ale dzięki za info. Pole. A, bo tu miałem tylko 27 wtedy kliknięte. Tak? No, bo ja wiedziałem, że mam ten kurs zrobiony, bo ja kiedyś używałem. Wybierz ręcznie. No i dobra, rozpocznij kurs. Niech on sobie jedzie tego 16 punktu. Kombajnik ma tam 14. To... A, dobra, ja i tak muszę iść na gospodarstwo. Po Flinda. No, 19 minuta, więc. W sumie przedłużyłem tylko o 4 minuty. Bo chciałem do 15 minut mieć skoszone, a miałem do tak chyba 16. Więc może powiedzieć. Czekaj, 16 FPS-ków. Zrobię tak. A, to tak mam. Dobra. To coś przy gospie musi reagować. Tylko nie wiem sobie jeszcze co. Ale coś na pewno. Y jest kliknięty, więc można jechać tutaj na prosto.
No i tutaj wgłębienie aż do samej góry. No i teren jest wygładzony, to można cisnąć. Coś takiego. Tutaj trochę tej górki ominąć. To coś tam głaskałem tę górę, ale aż tak bardzo nie chciałem jej niwelować. W sensie nie chciałem się tak wcinać, jak zrobiłem to na 26, czyli do płaskiego. Łopań! Co się stało? Czekaj. Czyż by Nikola miał to, co ja myślę? Czy on to ma wyłączone? Tak sobie myślałem, że on to ma włączone. Dlatego miałem tylko 8 FPS. Dobra. A jaki on ma dystans ustawiony? Czy dystans? To w sensie szerokość. No, kurde, od rury, no. 9,6, no to powinien dać radę. Nikola ma dość krótką rurę, więc... Powinien dać radę. Dobra, zapal tego zooma. Jeźdź, betoniarnista. No nie, no teraz będzie kręcił się jak... Kurde, no same problemy. Dobra, trzeba go tu napostować, to będzie prawda. A ten tym złom niech jedzie. Zaraz już powinien New Holland cały podjechać. Znaczy New Holland Fynd. O, ale wystrzeliło ten super. No tak trochę daleko, nie? Damy sobie na... 9,4. 20 cm. Dobra, może 9,3 bardziej. Dobra, i przez ten czas, co przystawiałem, to już nie wolno wysypać, więc to będzie stykało. Niech sobie rozpocznie kurs, tak? Niech sobie jedzie. Panie, ale może ręcznym tym ujściom... Dobra, niech jedzie na tym ręcznym. Jak bardzo chce, to niech jedzie na ręcznym. A tutaj sobie zrobię na prosto. Nie będę radził po okrągu, tylko na prosto tutaj. Ale coś musi być koło terenu gospy, bo... Nie wiem co. Czy za dużo maszyn w jednym miejscu, czy jakiś... Chociaż nie wiem, patrzeć na gospę, to mam niby 30 FPS. Nie wiem. To takie coś jest, że na jednym miejscu na mapie się tak tropi, a potem to jakoś wraca. Nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje. Dziwne rzeczy się tu dzieją. Ile mamy minut? 23. No to sobie... O! No to teraz zrobiłem altaba jak coś. Więc dlatego mogło tak trochę wyjść. Dziwnie. No, ale postaram się... trochę przeorać tutaj tego kawałka. Pola. To jeszcze nie wiem jak. Może być w sumie i tak. W sumie pod takim skątem by lepiej to szło. Ale dobra. Może być i tak. O, tu widać, że było kukurydza na 28, bo... Na 21 zdążyło się jako pole zrobić. No dobra, no. Zdążył jakiś kontrakt tam sobie przez to przewijanie wskoczyć. W
sumie tak teraz pomyślałem, to lipo odwaliłem, że tak pojechałem. No pod takim kątem będzie się lipo robić. Pod takim kątem będzie robić. No i dobra, i lecimy, tak? 1050 to sobie już jedzie na spokojnie. Dobra, nawrot i ogień. Trochę dziwnie to będzie wyglądać, że ja przez te lody sam przez przejeżdżę, no ale dobra. Niech już tak będzie. Ogólnie od zera do farmera sobie w tle oglądam. Jakby nie słychać, no bo mam film zatrzymany. Ale to jest odcinek 237 chyba. Tak mi się wydaje. A jak nie, no to... No to nie. Ale koło 240 odcinka jestem. Wiem, że zostało mi jeszcze 100 odcinków do nadrobienia. Ale spokojnie, to się da. No muszę to poprawić, no bo jak chcę tutaj... najszybciej to zrobić. Dokładnie jest pełny... No dobra, zapisik, bardzo ważna rzecz. No on się tam się kopiuje. No ja. Czemu się ślizże? Dobra, ten sobie kosi. Ale nic nie wysypia. Dobra. A, bo on tą swoją magiczną wcinkę robi. No i dobra, i jedziemy dalej. Żyda nie ma, dobra. No w sumie na takim polu malutkim to fajnie idzie. Czekaj, bo fajnie się liczy. A przydałoby się fendo ogarnąć, tak? Albo nie tyle co fenda, a... A nie Holanda. Nie Holanda sobie cofnę, wysypię i zaraz fenda sobie odblokuje. O! Okej. Okay. A da się tak nasypać? Nie da się. Dobra. Jednak z tego ramu jest mądrzejsze niż myślałem. Wiesz, no. W farmingu różne bugi się dzieją. Na przykład takie, że ciągniki wystrzela jak dotknie drzewa, więc... O! Ty, zarąbiście wyszło. Zarąbiście podjechał, podobało mi się ty. Ile on teraz będzie miał? 40 parę ton. 50. 59 ton będzie. Więc tak na dobrą sprawę, to on już by mógł jechać, nie? Ten teraz będzie czekał chyba na wolne miejsce oczekiwania, albo będzie podjeżdżał do... Ale nie, on chyba będzie teraz czekał na wolne miejsce i dopiero pojedzie wysypać się. Tak, bo on jedzie za tym. Chyba, że chce podjechać. A nie, dobra. Jednak jedzie na... nosy i los. No niech jedzie. Ja idę tutaj sobie trochę poorać jeszcze. Kurs playa wyłącz. Bo jest niepotrzebny. No, 29 minut, więc zrobimy sobie jeszcze 5 minut, bo chcę trochę jeszcze sobie powiększyć tego pola. Czy powiększyć, stworzyć trochę tego pola. Więc... Robię sobie jeszcze z 5 minut. Raz, dwa i na szczęście sobie dadę. Dobra, teraz nie podskoczył jakoś magicznie. Nie wiem czemu, ale nieważne. 23.12, jeszcze sobie prześlę ten film dzisiaj, jak mi się uda.
No nie wiem sobie jaką miniaturkę sobie walnąć. Ale to ta miniaturka to jest najmniejszy problem. Ale trzy krowy się urodziły, więc to jest bardzo fajny pomysł. Czy fajny pomysł? Serio, w ogóle powiedziałem. To jest bardzo fajna, dobra wiadomość. Jeszcze chyba 5 krów urodzi w tym roku. A jak nie 5, to 3 na pewno. Dobra, tak trzeba zrobić. Jeszcze dwa przejazdy i tak widzę. Dobra, akurat znikły. I ogień. Jedziemy dalej. No, 2260 godzin w tej grze mam. Jakby ktoś pytał tak z ciekawości. Na Steamie. A na płycie mam chyba też około 1500. Jakieś 3000... 3300 będzie godzin. Ups, ale zarypałem. Kurwa, żyje. Dobra, elegancko. Dobra, złapany. Ostatnią łapą, ale złapany. Kurde, fajne pole, nie? Pod górą. No nie, tutaj jest fajny klimat tej mapy, no bo tutaj pełno gór, można powiedzieć. Są górzyste pola, z czego nie można powiedzieć 22. No 22 to są praktycznie płaskie pola. Chociaż choćby Leron to aż taki płaski nie jest, ale... Ale na przykład mówię tutaj o Elengradzie, podstawowych polach. Tam jest pół mapy płaskiej, no w sumie Greek też jest płaski, jakby nie było, nie? Okej, z tym klikiem mogę się zgodzić, no bo to jest Ameryka, tak? A w Ameryce to tak... Tak zazwyczaj płasko jest. Dobra, pędzik jest zablokowany gdzieś. Już chyba nawet widzę gdzie. I dokładnie widzę w którym miejscu. Tu nie wiem co on wyci... A, ten tu wycina. A ten zarypał w garaż. Duży garaż, czy już nie wiem. Dobra, ogarnię to. Nie wolę skręca, a Fendzik? A Fendzik już ogarnął, dobra. Fendzik ogarnął, co najważniejsze. Reszta mnie nie interesuje. No, mi się tam trawę dosypać, więc... Nie będę ich na przeszkadzał. Trzeba i światło odgasić w pokoju. Miałoby 35 minut, a jest 33, no więc... No i zrobię sobie jeszcze te 2 minuty. A w 2 minuty jeszcze jestem w stanie zrobić 5 przejazdów. Na lekko 5 przejazdów. Oczywiście dzisiaj ogarnię oporowe ogarnienie, save'a będzie tutaj. No, będę to sobie zbadam sam, poza odcinkiem. Czy warto będę rzucał? Nie, bo chciałbym tu najwięcej zerować. No i 3300 dwa razy za godzinę paneli symetrii, więc w sumie 2 godziny nawet. Jakieś 1000 chyba, 1200 chyba za radę, coś takiego. Dobra, już nawet nie podnoszę tego, bo nie opłaca się. Troszkę, że tej jednej ścieżki niżej nie złapał. W sumie lepiej było, jakby tej jednej ścieżki niżej, to bym wtedy nie musiał cofać. No ale dobra, jak już chciał, tak bardzo mocno. Ten dzik stoi, a nie chowam trochę dalej, tak? Tak. Czyli jak on ma po 35%, czyli na pewno będzie, że jakieś dobre z 3 zbiorniczki i będzie tanie.
Dobra, chęć tu siedzie. No ja, bo zanim on dojedzie do niego, co? Dobre trzy zbiorniki i przyczepa pełna, tak? Bo on tam sypie po połowę zbiornika. A tak jak mówiłem, trzy zbiorniki i ten pełny. No myślę, że na skanie to te cztery zbiorniki wyprzedzi. Tylko, że zanim on dojedzie, to będzie miał 20 ton, więc to tak... Idealnie będzie, nie? Mi się wydaje, że będzie miał 20 ton. Ten jest tam, ten jest tam. No to zależy jeszcze, jak to złapie tak naprawdę. Dużo już mi nie zostało tego pola rozłożenia, więc... Dużo poza odcinkiem nie będę do roboty. Bo w kolejnym tutaj będę na tym polu ładał w gnojowicę. Na tym kawałku będę cisnął w gnojowicę. I coś jeszcze? W gnojowicę? No i chyba żniwa będę ogarniał. Tylko że żniwa to tak trochę inaczej sobie ogarnię. A można sobie kosić? Tak z ciekawości. Tak! O, dobra. No to sobie ja soję ogarnę. Ja sobie będę soję ogarniał. A tutaj na dole moje... Mój kombajnik będzie sobie ogarniał. Myślę, że jednego będę puszczał tutaj na dół. Niech sobie kosi dziesiątkę. Myślę, że się ciągnik z przyczepą, tak. Ale chodzi o to, że jeden ciągnik będzie jeździł, a wszystkie zestawy trzy sobie na tą soję do góry zawiodę. No i wtedy się przyda przeładowca. A myślę, że kombajn jaki będzie kosił u góry, to będzie case. No narzędzie musi być rozładowane, więc zanim pewnie dojedzie, to 32, to były 52 tony, to kurde mało. On tam potrzebuje 90%, czyli jakieś 56 ton, coś takiego. Dobra. Kurde, myślałem, że jednak trochę dalej jest, ale tutaj widzę, że ten teren trochę bardziej wyszedł. A, bo tutaj była droga i było bardziej w tamtą stronę. Ile mam minut? 37. Dobra, przedłużę sobie te 3 minuty, żeby tutaj już mieć te całe przeorane. Myślę, że jakbym tego cosplaya tam nie ogarniał. Myślę, że jakbym cosplaya tam nie ogarniał, to bym był w stanie, to już by miał zaorane. Dobra. That's fighting. Dobra. Łogi, nawrotka. No i z powrotem. Nie? Tutaj dużo już nie zostało tak naprawdę do roboty. Wszędzie już powinien się ruszać. Znaczy, nie, jeszcze nie, bo ma 18%, więc jeszcze 3 sekundy brakuje. Ale już powoli. Będzie się ruszał tam. Tam mu za dużo tak naprawdę nie wysypie. A jak mu to wysypie, no to już niech on będzie prawdopodobnie kółka kosił. Kółka, paski kosił. Ale myślę, że na tym cudzysłowie to tak, jak się ma taką kamerę, to nie widać tego przejazdu tak mniej więcej. Dobra, ale pędzik już powinien się ruszyć. Znaczy on to ma... No. On to ma ustawione, że podjeżdż przy 50%, ale... Ale że ten kurs powie szybciej łapy. Ja sobie tak łapy, jak ma to 30, chyba 8% tam było, to ruszy. No bo on wie, że zanim dajecie, co on będzie miał tam 30%. No bo jednak jedzie 17, a nie 10, tak. A to jest różnica. Ja pierdolę. A w sumie te 7 na godzinę
No to dosyć duża różnica jest, jakby nie było. Wracając do tego, że on kosi pszenicę. Kosi pszenicę, a nie na przykład coś w tym, na tym precyzyjnym, to przecież na tym sezonie to wszystko jest skręcone, tak mi się wydaje. Te plony, więc... No, myślę, że możemy mieć nawet pełen zbiór, zanim dojedzie Handy. No i dobra. Albo chyba nie będę kończył tego. Nie, dobra, nie będę kończył tego. Bo tu zostały może 2 minuty, ale nie będę tego kończył, bo to nie ma sensu. Tu mamy tutaj 40 parę minut, a już mam 47, więc to wystarczy. No także całe pole tutaj powiększone. Znaczy powiększone, stworzone. Taki był plan, żeby to całe zrobić, ale... No ale tam... Straciłem dobre 2 minuty, żeby crossplay ogarnąć. Ale widzicie, gdyby nie crossplay, no to już bym praktycznie nie miał tyle skorzonych, tak? Więc dziękuję za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się cieplutko, cześć, pa pa.